nigdy nie jest tak, że wszystkim dogodzisz i zawsze się coś tam pojawi. Natomiast grunt to po prostu też nie dać sobie wejść na głowę tym klientom. Trzeba oczywiście grzecznie, miło i z klasą do tych klientów podchodzić i odpowiadać, ale też nie można dać sobie wejść na głowę, bo niektórzy klienci naprawdę wymuszają po prostu. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Marta, witam Cię w moim kolejnym odcinku Biznes Ridera. Cześć. Bardzo mi miło, w ogóle super. Cześć. Poznajcie ten głos, to jest głos, który prowadzi podcast Ruszamy Nieruchomości. Tak jest, to ja, we własnej osobie i w końcu ktoś mnie będzie przepytywać, a nie ja. Dokładnie. Bo ja już Daniela przepytywałam, teraz czas na niego. Marta jest osobą, która trochę ma inne podejście do nieruchomości, do inwestowania w nieruchomości. Marta żyje z nieruchomości, które nie są jej. Tak, to znaczy oczywiście mam kilka własnych nieruchomości, ale głównie pieniądze zarabiam na różnych, korzystając z różnych metod, jakby to nazwać, które nie angażują mojego kapitału. Mhm. Czyli po prostu zarabiasz pieniądze, generujesz pieniądze z nieruchomości, które nie są twoją własnością. Zdecydowanie tak. Mogę powiedzieć, że się w tym wyspecjalizowałam i całkiem się dobrze mam z tego tytułu. Generalnie rzecz biorąc, ja sobie tak myślę, że wiesz, bo ty jesteś taki człowiek, deweloper, wydałeś dwie książki o inwestowaniu i myślę, że wiele osób i pewnie też osób, które ciebie oglądają i których twoich słuchaczy i oglądaczy, ja już się tak przyzwyczaiłam, że słuchaczy, bo podcast, nie? Że mi wszyscy słuchają twoich odbiorców, o! To jest, widzów można? Widzów, o! To jest jeszcze lepsze słowo. Twoi widzowie po prostu widzą ciebie, że jeździsz fajnym autem, budujesz duże osiedla i tak dalej i być może niektórzy z nich myślą sobie, kurczę, super, no ale gdzie ja? Gdzie ja? Gdzie ja w ogóle w tych nieruchomościach? To trzeba mieć dużo kasy, dużo kapitału i w ogóle, wiesz, angażować się nie wiadomo jak. A się okazuje, że nieruchomości to jest tak szeroki temat, jest tyle sposobności zarabiania i robienia biznesu wokół nieruchomości, że niekoniecznie trzeba inwestować w sensie kupując nieruchomości. Można je kupować za czyjeś pieniądze, można je kupować za własne pieniądze, a można zarabiać na, jakby to powiedzieć, na czymś, co jest pomiędzy kupowaniem, tak. A zarządzaniem tym wszystkim w taki sposób, żeby te nieruchomości przynosiły coraz więcej dochodu. A powiedz może w ogóle, jak zaczynałaś, tak jakby dlaczego akurat w tą branżę weszłaś? Wiesz co, bo ja w ogóle generalnie nadal jestem i byłam pośrednikiem nieruchomości. Mhm. Pracowałam wtedy w biurze nieruchomości. To tak trochę wyszło naturalnie. Mhm. W sensie takim, że wtedy pracowałam w Sopocie, to był mój rejon, bo w biurze, w którym pracowałam, to była rejonizacja i Sopot był moim rejonem. No i tam naturalnie pojawiały się osoby, które chciały po prostu zainwestować w Sopocie i kupowali nieruchomości, mieszkania po prostu na wynajem, ale tak naprawdę nie chcieli się nimi zajmować. Tak. Więc ja najczęściej obsługiwałam tych klientów, znajdowałam im taką nieruchomość, która by się tego nadawała, a potem naturalnie im obsługiwałam te nieruchomości. To po prostu tak wyszło samo z siebie, tak. I to jest to, o czym mówię, że w ogóle nieruchomości to jest taki system naczyń połączonych, tak? Można robić, doklejać te puzzle. Zresztą pewnie też masz takie doświadczenia, tak? Też nie zaczynałeś od razu od deweloperki. No nie, właściwie zaczynałem, też mi się doklejały, ale to jest też tak, że im więcej masz tych puzli, tym ciężej tymi puzzlami zarządzać, prawda? Tak, no trzeba by było się na czymś sprecyzować, tak? Gdzieś, znaczy w sensie obrać jakąś tam ścieżkę. Ja na przykład dlatego nie wchodzę w flipy, chociaż gdzieś tam mnie kusi, tak? No bo to są fajne rzeczy, gdzieś się pojawiają, ale wiem, że zarządzanie remontem i zarządzanie po prostu ekipą głównie remontową i całym tym elementem, tak? No jest bardzo czasochłonne i chyba łatwiej mi jest jednak odstąpić tą inwestycję jakiemuś inwestorowi i zarobić na prowizji, niż angażować swój czas akurat w to. No tak, bo to kwestia, co jest dla Ciebie ważne. Nie? Tak. Więc po prostu gdzieś tam inaczej. Ale to też jest tak, że no remonty to nie jest moja mocna strona, no umówmy się. No jeżeli chodzi o biznes podnajmów, no to jest bardzo fajna strategia, zwłaszcza, że ja jestem, tak jak powiedziałam wcześniej, pośrednikiem nieruchomości, więc mi się to po prostu łączy jedno z drugim, bardzo ładnie. To jest taki, tak jakby kolejny klocek, nie? Ponieważ prowadzę swoją własną agencję,
to gdzieś tam to też mi uzupełnia mój cashflow, bo wiadomo, pośrednik działa jak w każdej branży, na zasadzie prowizji i sprzedaży. Jest sprzedaż, jest kasa. Nie ma sprzedaży, nie ma kasy. No, w każdym biznesie tak jest, ale jak wiesz, masz swoją firmę, no to po prostu gdzieś potrzebujesz mieć ten stały cashflow. Podnajem właśnie to był taki punkt, który mi wypełniał tą taką lukę, jak tam czasem się zdarzał jakiś chudszy miesiąc. Okej, okay, a powiedz coś o podcaście, już tak jeszcze, jeśli chodzi o podcast, to masz jakieś korzyści z tego wymierne? Może to gdzieś tam puścimy dalej tak naprawdę, odpowiedź na to pytanie, ale tak no, ciekawi mi to, ja też pytam o to coś, co mnie ciekawi. Jasne. Słuchaj, podcast w ogóle, ja w ogóle uwielbiam podcasty same w sobie, jestem słuchaczką namiętną podcastów i w ogóle rekomenduję i polecam zawsze wszystkim, niekoniecznie mój własny, ale po prostu w ogóle słuchajcie podcastów, bo to jest świetna, bezpłatna wiedza, dostępna w telefonie od tak, wystarczy sobie jakąś tam aplikację ściągnąć, a jak macie iPhone'a, to po prostu jest to aplikacja fabryczna w iPhone'ie. Więc i na wszelkie różne tematy. Ja się naprawdę bardzo dużo w ogóle z podcastów nauczyłam. No i w pewnym momencie doszłam do takiego wniosku, że trzeba coś zrobić dalej. Nie tylko słuchać, może trzeba zacząć nagrywać. Tym bardziej, że bardzo mnie irytowało, że jak wpisywałam, wiesz, w aplikacji iTunes słowo nieruchomości. To nic nie było. No to wyskakiwały jakieś tam dwa odcinki Szafrańskiego, jakieś tam jeden czy dwa Marcina i Wucia i to wszystko. A wpisywałam real estate i po prostu oczupląsy można dostać. I po prostu stwierdziłam, że jest tu ewidentna luka, tak? Więc zaczęłam sama nagrywać. I w tej chwili faktycznie mam tam, nie wiem, około 50, może troszkę więcej podcastów, odcinków. No już kilkaset tysięcy odsłuchań. Moja myśl pierwsza, jaka była, taki w ogóle taki motor do tego, żeby to założyć, że ja po prostu stwierdziłam, że rozwijając swój biznes, chciałabym doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to klienci mnie znajdowali, a nie ja ich. Okej. Chciałam zaprzestać po prostu wszelkim zimnym telefonom. Ciągłego pozyskiwania, tak? Tak, ciągłego pozyskiwania, poza tym też chciałam pracować na własnych warunkach. I ja w podcaście bardzo jasno komunikuję, jak ja pracuję z klientami i pracuję z ludźmi, którzy faktycznie potrzebują takiej obsługi, jak ja oferuję. I ci, co się do mnie zgłaszają i dzwonią, a coraz częściej dzwonią właśnie osoby, które mówią, że słuchały mojego podcastu albo coś tam, to ja z nimi nie dyskutuję pewnych rzeczy, po prostu kwestii... Oni już wiedzą, po prostu. Oni tak. Są nauczeni przez swój podcast. Tak. Tak, no to jest kwestia, zazwyczaj no, negocjują prowizję i to jest wszystko, co negocjujemy, ale to każdy negocjuje prowizję, więc to jest standardzik, tak? To fajnie, że się udało znaleźć chętnych. Ci to dopiero zbokną. My to jeszcze jesteśmy w zamkniętym. Oni są otwarci cały czas. A oni są otwarci cały czas. Ktoś musi zmocnąć, żeby ktoś mógł być, wiesz, nagrany. No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Szkarem se strzelił. No, może zjechać na jakiś kofi, tylko najlepiej jakiś taki był... Drive, tak. No. Okej, dobrze, wróćmy do tego podnajmu jeszcze. Teraz, no. Jak uważasz, od czego można taki biznes podnajmu zacząć? Cześć, no przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że to jest biznes, tak? Że to nie jest taka typowa strategia inwestycyjna, chociaż jeżeli na przykład z drugiej strony możesz być inwestorem, który będzie kupował i inwestował w nieruchomości właśnie takie na podnajem, które będziesz wynajmować krótkoterminowo. Niekoniecznie musisz podnajmować od kogoś, żeby je później dalej podnajmować turystom, tak? Możesz też inwestować w te nieruchomości. No to oczywiście też trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to strategia, której się nie da wszędzie zrobić. Wszędzie, to znaczy w każdym mieście? W każdym mieście, tak. No bo musi być to jednak lokalizacja, musi to być jednak miasto, które generuje jakiś ruch, albo turystyczny, albo biznesowy, albo najlepiej dwa. Czyli miasto wojewódzkie przede wszystkim, prawda? Ale myślę, że 100 tysięcy więcej. Natomiast trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że nie wszędzie się da zarobić najem krótkoterminowy i po prostu nie ma co się pchać w tą strategię, jeżeli, nie wiem, nic się nie dzieje u Ciebie w mieście, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oprócz tego, że musisz wiedzieć, że na mapie Polski, w którym miejscu warto robić tego typu rzeczy, no to musisz też wiedzieć, w której lokalizacji w tym mieście, w środku już,
robić tego typu rzeczy, tak? Więc czy jeżeli to jest miasto turystyczne, jakieś starówki, albo na przykład tak jak Poznań ma hale targowe i tak dalej, no to są wszystko fajne lokalizacje. Albo może w mieście jest jakieś wielkie lotnisko, gdzie jest dużo przesiadek i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś przy lotnisku na przykład tego typu najmy się sprawdzą, tak? Więc to trzeba, że tak powiem, sobie ustalić, zbadać. Natomiast ja bym bardzo była ostrożna z robieniem tego typu biznesu w takich typowo turystycznych miejscowościach, sezonowych. Bo no, w ciągu roku generalnie będzie stało. Tak, no chyba, że jesteśmy faktycznie w górach, gdzie tak, mamy... zakopane i cały rok jest sezon. Tak, gdzie sezon jest cały czas, że tak powiem... Mniejszy czy większy, ale jest. Mniejszy, ale jest. Ale na przykład nad morzem, no niestety, 2 miesiące góra, 3 miesiące z polotem, a reszta roku stoi. A ceny tych nieruchomości, jeżeli byś chciał zainwestować tam i kupić, są podobne do sopockich. No to ja naprawdę wolę Sopot w tym momencie, więc... Bo Sopot to jest Sopot. Sopot zawsze... Nigdy no, jakaś tam miastarnia czy coś tam tak, nie będzie Sopotem. No dobrze, to jesteś jakby swój miasta, prawda? No bo powiedz mi, jak to wygląda poza sezonem, bo ja też byłem wiele razy w sezonie. A poza sezonem, no tak... Pamiętaj, że ruch biznesowy bardzo urósł w tym mieście, z racji tego, że w ogóle powstało bardzo dużo parków biznesowych, bardzo dużo w ogóle korporacji ściągnęło do nas, do Trójmiasta. I faktycznie Trójmiasto się bardzo mocno rozwija. Zresztą, a propos jeszcze tego odcinka z nieruchomości online, to też wychodzi od nich statystyk. Wiesz, że w przeciągu 2 lat w Warszawie średnio cena z metra, taka ofertowa na portalu, wzrosła o 350 zł, a w Trójmieście o 800. Tak. Więc to pokazuje, jak się rozwija to miasto, nie? Tak, wiesz, ja też widziałem, że jakby na przestrzeni tego roku, czy tamtego, to miasto miało największy pik, jeżeli chodzi o wzrost cen nieruchomości w Polsce. Zdecydowanie. I to jest takie aż zastanawiające, jakby tak, co się tam dzieje, bo wszystkie inne miasta... Jest bardzo dużo inwestycji. Tak, wszystko idzie w miarę stabilnie. Jak to się stało, że od pośrednika do dewelopera? Wiesz, to pośrednictwo było dla mnie taką drogą do tego, żeby w ogóle wejść w nieruchomości. Tak? Dla ciebie, inaczej, tak, teraz dla innych może być podnajem na przykład, tak? Tak. To była dla mnie taka droga, żeby w ogóle wejść w temat, wgryźć się, poznać ludzi, zobaczyć w ogóle o co tam bez chodzi. Bez ryzyka w sumie, nie? Bez większego ryzyka. Tak. I jakby ja wiedziałem od razu, że chcę robić biznes i jakby to tak miałem zakorzenione, że chcę to robić. I to było po prostu dla mnie takie, ja od razu... Byłem tym pośrednikiem i od razu szukałem okazji inwestycyjnych. Czyli ja bardziej chciałem być inwestorem, a pośrednictwo było taką jakby tylko ścieżką kariery, nazwijmy to. Tak już jakby z tym pośrednikiem nie jestem, jakby nie pracuję w ogóle w tej branży, biuro swoje sprzedałem. O, i tak, i po prostu idę drogą, którą sobie gdzieś tam obrałem. A to był dla mnie tylko taki przystanek. Jasne. Czyli kolejny raz powtarza się tutaj element tego, że warto wejść w jakąś niszę biznesową, gdzieś tam bez większego ryzyka, tak, bez kapitału, ale też poznać, nie? Bo to nie oszukujmy się, trzeba trochę poznać tą branżę, a pośrednictwo akurat daje bardzo duże możliwości w poznaniu. Z pośrednictwem to jest tak, że nie każdy dobry pośrednik będzie dobrym inwestorem i nie każdy dobry inwestor nadawałby się nawet do pośrednika. Prawda. Mi się akurat tak złożyło, że moje cechy charakteru były zbieżne jakby z cechami całkiem niezłego agenta i z kolei jakby też inwestora zarówno. Ale to nie jest droga, którą każdy chyba może powielić, czyli jeden do jednego. Ja myślę, że tych sposobów wejścia w rynek gładko jest tyle dużo, że może każdy sobie wybrać. To jest jedna z możliwości, tak? Także można poznawać to od strony pośrednictwa, można poznawać od strony podnajmów, od jakichś drobnych inwestycji, zarządzania projektem na przykład, tak? Być może ktoś ma po prostu super umiejętności zarządzania remontami, ma ekipę i tak dalej i może na przykład... Niech to robi po prostu. Tak, zarządzać projektami dla inwestorów na przykład, tak? Z kolejny sposób, także tych sposobów jest naprawdę mnóstwo, tylko faktycznie trzeba chcieć. Dokładnie. Troszkę porobić. Nie ma z tym problemu. No okej, to powiedz mi, jak w takim razie zacząć, jeżeli ktoś w ogóle nie zaczyna od zera. To co powinien zrobić tak naprawdę, żeby zacząć? No przede wszystkim, tak jak mówię, trzeba zrobić lekcję i zrobić badanie rynku i się zastanowić, czy faktycznie u mnie się nadaje. Okay, trzeba zbadać konkurencję, bo na przykład ostatnio miałam taką... Tak, bo ja dosyć jestem aktywna w social mediach i tak dalej. Piszą do nas różne osoby, zresztą robimy różnego rodzaju webinary, bezpłatne spotkania i tak dalej, między innymi też na tematy związane z podnajmem. I ostatnio do nas dziewczyna, zresztą mamy też kurs właśnie o podnajmie, i ostatnio dziewczyna do mnie napisała, że gdzieś tutaj w Warszawie, blisko dworca miała fajne mieszkanie. Znaczy, mieszkanie takie po prostu, nazwijmy to może nie jakiś super szał-ciał, że tak powiem, tak, ale przy dwoitym standardzie,
super lokalizacja, blisko dworca i ona mówi, że ona wstawiła to i przez miesiąc nie miała ani jednej rezerwacji, nie? Na Bookingu. No i wysyła mi to ogłoszenie. Mówię, no patrzę, że cena faktycznie już mega tam zniżona i atrakcyjna, mimo wszystko się nie wynajmuje. Ale słuchajcie, oferta i zdjęcia, no naprawdę bardzo słabej jakości. I teraz tak, jeżeli my jesteśmy w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo podobnych, że tak powiem, nieruchomości na wynajem, na doby, i wchodzisz na ogłoszenie pierwszego lepszego, który ma podobną cenę i podobną lokalizację, ale jest mega super atrakcyjnie wygląda, no to co wynajmiesz? No pewnie, że tak. No, no trzeba po prostu w sensie, ten, a ona tak wiesz, no, no jeszcze nie robiliśmy profesjonalnej sesji. Trzeba do tego podejść jak do biznesu, albo bardzo, bardzo często jest tak, że ludzie się mnie pytają, czy ja chcę robić podnajem, czy muszę założyć działalność gospodarczą, nie? No ja, dla mnie to jest w ogóle oczywiste, bo ja po prostu odkąd skończyłam studia, mam cały czas działalność gospodarczą, teraz mam spółkę z o.o. i chyba ze trzy w ogóle i tak dalej, zresztą ty też. No więc dla mnie założenie wszyscy działalności gospodarczej to nie jest żaden big deal. Natomiast, no to wszyscy, myślałam wszyscy się... Wszyscy woleliby po cichu robić bez działalności, tak, i jeszcze nie płacić wiesz, podatków najlepiej. No jak masz jedno swoje własne mieszkanie, mhm, i chcesz sobie je od czasu do tak, czasu wynajdź, podnająć, no to okej, okay, tak? Natomiast to nie ma sensu do tego. Natomiast jeżeli faktycznie chcesz do tego podejść biznesowo i robić z tego biznes, który wyskalujesz i docelowo chcesz mieć, nie wiem, 100 czy 200 apartamentów, a może chcesz się rozwinąć na kolejne miasta, no to musisz robić to od razu przez działalność gospodarczą albo przez jakąś spółkę, no przez jakąś formułę gospodarczą, bo po pierwsze, jak bierzesz pod najem i remontujesz, wyposażasz i tak dalej, to są koszty, których później już nigdy więcej nie odliczysz. Jak to zrobisz jako osoba fizyczna. Ja jak zaczynałam, to przez pierwsze dwa lata miałam tyle inwestycji, że przez dwa lata nie płaciłam podatków, no. Bo cały czas te inwestycje mi schodziły, tylko tak? ZUS, tak? Tak, no ZUS, jakieś tam inne rzeczy. No, dlatego założyłam spółkę z o.o., ale to już jest inny temat. Tak, ale chodzi o to, że po prostu tego później już nigdy nie odzyskasz, jak nie zrobisz tego od razu przez działalność gospodarczą. Tych wszystkich inwestycji, które poniesiesz, a każdy biznes jednak jakieś inwestycji wymaga. Tu nie musisz inwestować od razu setek tysięcy, żeby kupować nieruchomości, no ale czasem trzeba coś wyremontować, czasem trzeba coś doposażyć i tak dalej, nie? Powiedzieliśmy o tym, że lokalizacja, miejsce, że oferta musi być dobrze dobrana. Możemy jeszcze powiedzieć trochę o organizacji ludzi. No właśnie, Marta, to jak to jest z tą organizacją, żeby można było to jak największym etapie oddelegować i w miarę to, żeby się kręciło? Przede wszystkim, wiesz co, są dzisiaj fajne, dostępne narzędzia, takie zdalne, online. Uwierz mi, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo hoteli, małych, drobnych pensjonatów prowadzą kalendarz rezerwacji w zeszycie. Wiesz, ręcznie i tak dalej, nie? Jeżeli chcesz faktycznie biznes zautomatyzować, to musisz mieć jakiś channel manager. Program, który zarządza Twoim kalendarzem i rezerwacjami, który rozsyła, że tak powiem, oferty, informacje. Oferty do portali, tak? Tak, i bukuje kalendarz, nie? Bo jak masz, bo wiesz, tak jak Ci mówię, jak ja zaczynałam, to tam ledwie można było się doprosić, żeby pójść do Bookinga. Plus było kilka polskich jakichś takich portali. Nikt nie mówił o integracjach. Tak, a gdzie tam jakieś integracje, jakiś channel manager, nie? Ale jak masz dzisiaj już tych portali kilkanaście do wyboru, no to naprawdę można się pogubić. I jak masz 1, 2, 3, no apartamenty, 5, no to jeszcze poprowadzić, ale jak masz 30, no to naprawdę to, wiesz, nic innego byś nie robił, tylko siedział i blokował kalendarze, żeby nie mieć overbookingów. Bo ja uważam, że program trzeba dobrać trochę pod siebie. On musi być funkcjonalny dla Ciebie. Nieważne, że tak powiem, do końca, co mi pasuje, komuś pasuje, Tobie musi pasować, więc, ale ważne jest, żeby miał dobry widok i dobre ułożenie apartamentu, że Ty wchodzisz i widzisz kalendarz i po prostu widzisz, gdzie masz wolne, gdzie masz coś tam, żeby się integrował z portalami, na których Ci zależy, to jest bardzo istotne, tak, i żeby fajnie, jak jest też dołączony pod tego jakiś system mailingowy, żeby automatycznie, też zautomatyzować, tak, klientom i tak dalej, bo to jest taka robota trochę żółwia, znaczy żmudna, może to jest lepsze słowo, że musisz ustawić sekwencję maili, ale uwierz mi, że jak wyślesz do tego człowieka, który zarezerwuje, od razu on dostanie maila powitalny. Hej, fajnie, widzimy, że zarezerwowałeś się, tutaj jest co, tu, tam, to, tamto. Taki najpierw ogólny, następny mail w kontekście coś tam, a zbliża się już Twój pobyt, zobacz, mamy dla Ciebie na przykład, nie wiem, plan miasta, coś tam, tak? I tuż przed wyjazdem kolejny mail, słuchaj, do nas musisz trafić, tak, masz tu mapkę, przejdź to, bla, 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 bla. To nie masz, w ogóle wiesz, masz to wszystko w automacie, nie
nie zajmuje ci to czasu. On nie dzwoni, nie pyta. On nie dzwoni, nie pyta, a on się czuje mega zaopiekowany. Myślisz sobie, kurczę, ta super obsługa. Tak, spali mi, zanim zapytałem. Tak. Jeszcze jak wyprzedzisz i w ogóle jeszcze tam dasz jakieś dodatkowe. Oczywiście nie wszyscy przeczytają te maile, bo często jest tak, że gdzieś tam do zagranicznych gości zwłaszcza mogą na przykład nie dotrzeć, tak? Ale na przykład niektóre channel managery mają też system SMS-owy. Że można też na przykład... Mają bramkę SMS-a. Tak. Można też wysłać takiego SMS-a tuż przed przyjazdem, słuchaj, i nie wiem, na przykład z linkiem do opisu, gdzie po prostu ma jak trafić z jakąś mapką i tak dalej. I tego typu rzeczy, jak sobie zautomatyzujesz, to nawet nie wiesz, jak dużo po prostu roboty odchodzi. Mhm. O, jest McDonald's. Patrz, jest McDonald's. Okay. Oni zawsze mają stres ze mną, nie? Nie odrzucają. Bo myśmy się poznali na szkoleniu i tak z tego co pamiętam, to było szkolenie w Londynie. Tak. I powiedz mi, jako osoba, która jest na rynku nieruchomości, jakby jaką wartość przypisujesz tego, gdzie jesteś w danym momencie, szkoleniem, różnym szkoleniem, ogólnym, rozwojowym i tak dalej. Jakbyś to skomentowała i jakby ile zasług możesz przypisać szkoleniom, tak jakby ile ci pomogło w tym wszystkim? Wiesz co, powiem ci tak, ja wydałam naprawdę mnóstwo pieniędzy na szkolenia. Różne. I zresztą przypuszczam, że ty również, bo byliśmy na podobnych szkoleniach, więc wiemy, ile one kosztują. Nie tanich też. Tak, nie były tanie, plus jeszcze dojazdy, podróże, no nie wiem, Malezja, te sprawy, tak. Żeśmy jeździli, nie? Więc myślę, że to inwestycja na jakąś tam przynajmniej dobrą kawalerkę poszła, że tak powiem, w szkolenia. No i kiedyś się zastanawiałam, czy było sens w ogóle wydawać aż tyle pieniędzy, bo tak naprawdę później odkryłam podcasty i tą całą wiedzę, którą gdzieś z tych szkoleń wyniosłam, można mieć za darmo, chociażby w takich podcastach. Gdzieś tam po prostu jest to przemycone, tu u Gorego V, tu u Szafrańskiego, tu jeszcze u, na przykład, jeżeli chodzi o marketingowy podcast świetny, prowadzi Amy Porterfield. Po prostu naprawdę tam jest wiedza na dłoni, leży, ona jest zupełnie za darmo. I się zastanawiałam, czy było sens wydawać, kurczę, no... Kupę kasy. Kupę kasy na szkolenia, ale uważam, że było sens i było warto, bo w tamtym momencie, jakim ja byłam wtedy w życiu, potrzebowałam takiego kopa, potrzebowałam się zorganizować, bo to był taki czas, gdzie byłam świeżo po porodzie, po śmierci mojego ojca, gdzie on zostawił naprawdę z masą ilości problemów w swojej firmie, które musieliśmy ogarniać i kontraktów rozgrzebanych, na które groziły nam gigantyczne kary. I po prostu tak wiesz, wszystko to już ogarnęłam i tak dalej i to był taki przystanek, stop na zasadzie, kurde, i co dalej, nie? Co mam dalej robić? Czy mam wracać do jakiegoś biura, pracować, czy zakładać swoją działalność, ale działalność to jaką i tak dalej. I bardzo potrzebowałam wtedy właśnie takiego miejsca jak Millionaire Mind Intensive, gdzie po prostu zaczęłam sobie zadawać różne pytania. Także nie żałuję, że wydałam te pieniądze, bo przede wszystkim poznałam niesamowitych ludzi. A po drugie, przestawiło to zupełnie moje tory myśleniowe, jeżeli chodzi o biznes. I postrzeganie. I to, że ja dzisiaj prowadzę no, bardzo niszową agencję, bo prawda jest taka, że moja agencja nieruchomości jest maleńka, jest tam dwuosobowa raptem, więc to nie jest żadne wielkie biuro, a spokojnie się utrzymujemy, robimy regularnie transakcje, mamy coraz droższe nieruchomości, w związku z czym coraz fajniejsze prowizje się, że tak powiem, z tego wychodzą, a koszty na przykład utrzymania tego biura są bardzo minimalne, więc jest fajnie, tak? Plus tego się rozwija ten biznes mój podnajmów i jeszcze w dodatku teraz dołożyłam kolejną cegiełkę, czyli dzielenie się wiedzą i robienia kursów online. Ale to wszystko by się nie zadziało, gdybym właśnie nie była wtedy, nie przeszła tego procesu myśleniowego, że mi się po prostu takie klapki pootwierały. Z podcastu byś tego nie wzięła chyba jednak, nie? No podcast jest ewidentnie z Londynu. Tak, ale w takim sensie, że... nie, inaczej. Na obcych podcastach byś nie przeżyła takiej transformacji może. Tak, bo znaczy wiesz co? Podcasty wydaje mi się, że mogą bardzo dużo zmienić, tylko jeszcze jest do tego potrzebne pewnego rodzaju środowisko, tak? I to dają właśnie takie szkolenia. Tak. Gdzieś, gdzie jesteś w środowisku ludzi, którzy poszukują tego samego, czego ty rozmawiasz, rodzą się nowe pomysły i tak dalej. Pamiętam, jak byłam na GBI-u, to jest takie szkolenie Gorilla Business Intensive, i tam na koniec robiliśmy taki biznesplan.
można było sobie zrobić biznesplan na nowe w ogóle przedsięwzięcie lub na rozwój własnej firmy itd., itd. I naprawdę te całe 5 dni tego procesu szkoleniowego spowodowało, że ja sobie po prostu poukładałam, co ja w ogóle, jak, w którą stronę chcę rozwijać i tak dalej. Co prawda to się trochę przekształciło i zmieniło przez te lata, bo to już ładnych parę lat temu było, tak? No bo życie przyniosło różne, że tak powiem, sytuacje i historie nowe. Ale bardzo mi to pomogło pójść do przodu, złapać takiego, wiesz, wiatru w żagle i przede wszystkim inaczej spojrzeć na chociażby na pośrednictwo, tak? I na całe środowisko. Zaczęłam zupełnie inaczej rozmawiać z klientami, zaczęłam zupełnie inaczej budować swój wizerunek, niż robi to większość agentów nieruchomości. I każdą rzecz można zrobić zupełnie za free, albo pójść na skróty i kupić sobie szkolenie. I to nie, i nie ma w tym, i żadna z tych dróg nie jest zła. Tylko czasami jest tak, że niektóre rzeczy jesteś już na takim etapie, tak jakby w swojej głowie mentalnie, że jesteś w stanie sam ogarnąć i dojść do niektórych rzeczy. Ja tak na przykład doszłam z podcastem. Nie potrzebowałam wykupić szkolenia, żeby nauczyć się, jak zrobić podcast, bo jest mnóstwo tutoriali na YouTubie i możesz to sobie skonfigurować samemu, no, tylko trzeba poświęcić na to czas. A można kupić gotowy przepis, który po prostu... Tak, a możesz kupić gotowy przepis. I teraz tak, być może jesteś takim, na takim etapie, że nie masz czasu siedzieć i tak dalej, przeraża cię ta technologia, nie ogarniasz i w ogóle nie wiesz, no to kup sobie kurs, nie męcz się, ale zrób to po prostu, tak? Ale być może jesteś teraz na takim etapie, że już masz tam w głowie poukładane, wiesz, czego chcesz, więc dla ciebie wystarczy po prostu wpisać kilka haseł w internecie i znajdziesz tą wiedzę. Więc ostatnio też miałam dyskusję z taką dziewczyną, ktoś tam narzuciła, no bo wiedza powinna być za darmo, ale ona jest za darmo. Ona generalnie jest za darmo. Nie ma dzisiaj rzeczy, której się nie możesz dowiedzieć. Naprawdę. To kwestia, jak dużo czasu musi poświęcić i energii, żeby to znaleźć, tak? Bo... I kwestia jest jeszcze jednego, w którym ty jesteś w momencie, bo być może masz taki schemat w głowie myśleniowy, który ci nie pozwala dostrzec różnych możliwości. I nawet jak ta wiedza jest na patelni przed tobą wyłożona, i przepisy gotowe, które możesz mieć zupełnie za free, to i tak z nich nie skorzystasz, nie? Problem polega na tym, że jak nie masz tej wiedzy, to nie wiesz, potrzebujesz trochę takiego kogoś, kto cię poprowadzi, co po kolei, bo tak to chaotycznie skaczesz, z jednego, z jednej informacji na drugą, nie wiesz, co powinno po kolei, co najpierw się nauczyć, a co później i tak dalej. I od tego są potrzebne szkolenia, kursy, jakiś taki, nazwijmy to, przewodnik, tak? Nauczyciel, który cię po prostu poprowadzi. I dlatego fajnie jest skorzystać. Natomiast jak już masz gdzieś tam w głowie ułożony plan i ty dokładnie wiesz, co chcesz robić i tak dalej, tak, to znajdziesz rozwiązanie, tak? I być może wtedy już wykupowanie kolejnego kursu nie jest dla ciebie potrzebne. Natomiast jeżeli masz wątpliwości, nie wiesz, jak się za coś zabrać i tak dalej, to naprawdę jest lepiej skorzystać z czyjegoś doświadczenia, z czyjejś wiedzy, wykupić sobie po prostu kurs tematyczny. I zrobić to schematem, tak, który działa, a nie gdzieś tam uczyć się na własnych błędach. Dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza w biznesie, jak nie masz jeszcze tego doświadczenia biznesowego, kiedy zastanawiasz się, czy w ogóle założyć działalność gospodarczą i zadajesz mi takie pytanie, no to naprawdę kup sobie kurs. No bo nie masz żadnego doświadczenia, to bardzo łatwo jest wtopić bardzo dużo pieniędzy. Marta organizuje kursy online. Marta, jakbyś mogła coś więcej powiedzieć? Ja już między innymi powiedziałam, że robię kurs o podnajmie. No nie tylko, ale podnajmie to jest taki nasz faktycznie kurs, który... Mówię, że taki szlagierowy, bo z moją wspólniczką Martą Smith, no obie się tym zajmujemy. Marta bardzo intensywnie, oprócz apartamentów ma również hotele, więc spore doświadczenie. Co fajniejsze, też łączymy rynki, także wszystkie osoby, które myślą o Wielkiej Brytanii, to też myślę, że to dla nich może być interesujące. Albo może żyjecie w Wielkiej Brytanii, a oglądacie tutaj polski kanał. Także ten kurs jest na temat, nazwałyśmy go najem na dobę od A do Z i faktycznie jest od A do Z, tak? Czyli od tego, jak w ogóle wybrać nieruchomość, jak ją pozyskać lub kupić, zainwestować, w którą zainwestować, w jakiej lokalizacji, jak ją przygotować, wyposażyć, po czym jak zautomatyzować cały proces, począwszy od doboru właśnie channel managerów, w ogóle jak policzyć też, mamy do tego Excel, budżet, super, żeby rozliczyć to wszystko, tak? Co tam jeszcze mamy? No i po prostu jak wyskalować ten biznes, żeby po prostu przynosił faktycznie efekty, także jeżeli myślicie o wejściu, jak ja mówię, tak trochę gładko w świat nieruchomości, niekoniecznie
inwestując od razu duże pieniądze, ale chcąc zdobyć jakieś doświadczenie w tym temacie, to myślę, że właśnie taki różnego rodzaju podnajmy to jest właśnie bardzo fajny sposób, żeby się rozeznać na rynku. Żeby zacząć po prostu. Tak, żeby zacząć zarabiać, robić sobie zdolność kredytową po tym, żeby inwestować i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo fajne na początek, a w ogóle to też jest fajny biznes, także... Super. Także... Jakbyście chcieli skorzystać jakby z tego kursu tutaj, to na dole pod tym wideo jest link, gdzie możecie sobie kliknąć i wejść, zobaczyć wszystkie szczegóły. Marta, dziękuję Ci bardzo, że przyjechaliśmy się i mogliśmy z tym porozmawiać o nieruchomościach, o podnajmie. Było bardzo fajnie, także dzięki Ci wielkie, przyjdź piątkę. Dzięki za zaproszenie i za super przejażdżkę, super autem. Czekam jeszcze na ten masaż. Już nastawiam. My możemy sobie to włączyć nagrywanie. Tu coś mam nacisnąć? No. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał.